W ogóle mamy... Znaczy w ogóle... Oho! O kurde! Ktoś z Batmanem mobilem przyjechał, co jest? O nie! O nie! O, co jest? Dobra, on za tobą jedzie. Czemu za mną jedzie? Zostaw go! Dobrze! Zostaw mnie, ciulu! Siema, z tej strony Hogaty. Dzisiaj niedzielne granie w GTA Online na sesji publicznej z Elbartek. Siema. Elegancki duet! Siema. Nie, dzisiaj niedzielne granie. Niedziela jest! Niedzielne granie! A no tak, nie jesteś elegancki! No sorki, ale nagrywamy to o 4 nad ranem, więc ciężko po prostu wiedzieć, co się dzieje, nie? Bartek, jest 15:34, także... No mi jest 4 rano! Także kurczę, dobra, ty, robię rekord, Bartek. Robię rekord od razu. Tak jest. A. Nie, mogę ci pomóc? A? Ależ jest zrobił. Aha. No chłopie, 6,6 metra, mówiłem, że robię rekord. Czekaj. Dobra, rekord robię. Oho. 5,2? Jeszcze gorzej. Jakim cudem, ja przepraszam bardzo. Bartek, gorzej, nawet skacząc z tego samego miejsca nie mogłeś mnie pobić, no chłopie. Dajem ci gonię z scenariuszem. Dobra, czekaj, gość zajął już pierwsze miejsce. Trzeba zgodnie ze scenariuszem go pokonać. Powiem ci, że kusi. Kusi zeskoczyć, no. Żeby cię potrącić. Nie wiem, a może po prostu skoczmy wyżej? Czekaj, gdzie jest drabina jakaś? Tutaj chyba nie ma drabin, to jest chyba po prostu takie kładki. Czekaj, to jak gdzie tu możemy wskoczyć tak wysoko jeszcze? Tutaj, o! Tutaj, Bartek, tu! Dobra. Tylko przeżyć trzeba. Topa. Dobra, ktoś rekord ich pobił. Jaki twój wynik 6,6 metra, no? Bartek 87. Dostał dokładnie, bo to trzeba zlecieć, kurczę, na pysk jakby chyba. No tak, dlatego właśnie tam jest taka barierka fajna, z barierki sobie przeskoczyłem i to był taki rekord. Jakim celem ma? On ma 8, 11,9 km. Dobra, no powinien mieć wyższy rekord. Jak ja mam się wywalić w trakcie tego skoku? To mnie ciekawi. Bo dopóki się nie wywalisz, to ci rekordu nie zalicza. Trzeba na mordę jakby spaść. No tak. No dobra, ale... O! Dobra, spadłem na łeb, na szyję. Ale chyba nie zaliczyło ci nic. Jak 7,7 metra? Przeskoczyłem z wyższej wysokości niż Bartek przed chwilą. Tutaj chodź, ja jestem. Ale ci pokażę, co się robi. Tutaj. Dobra, o. dawaj. Ty sobie idziesz, okay. O. Ja tylko oczywiście dla widzów przypomnę, jeżeli odcinek taki wam się spodoba, zostawcie śmiało łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, patrzysz? Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. No tyk. Tędy, no. I cyk, i wyzwala się na głupi ryj. Dobra, no ale dalej masz więcej o... trochę. A już jestem podobny w ogóle czołówką, więc... No. Dobra, trzeba gdzieś wejść i zeskoczyć. Ja to po prawej stronie na przykład, jakby była taka możliwość. No, jak będzie taka możliwość, to spoko. Dobra, mam pomysł. Rozpoczynam skok z Junk Energy, coś tam. A trzeba buzara po prostu mówić i to jest problem. No dobra, to za łatwo będzie. Bartek. Rozpoczynam. Dobra, biorę skok spadochronowy specjalnie po to tylko. Dobra. To jest wysoko. No. Dobra, lecę. Dobra, chodzi tak o to, żeby odpalić spadochron i żeby... wspierania. Ale się skoczy na spadochron gości. No ale ty masz przeżyć. W tym wyzwaniu. Chodzi o to, no ja ci nie będę zdradzał taktyki, okej? Okay? No chodzi o to, że po prostu punkty zbieram, bo widzę przecież... No nie, przecież ja nie chcę robić misji. Ja chcę nabić skok jak największy. Chyba, że to się nie naliczy. Nie, bo ty masz w ogóle poczekaj jakby ten, jakby osobny chyba ten, wyzwanie. Dobra, czekaj, bo tu zakończyłem ten skok i pytanie, czy mi zaliczyło teraz. Ała. Bo z wysoka dosyć skoczyłem, w sumie i wylądowałem. Dobra, wywalone w ten skok, zaliczyło mi ten event, czy nie? Ej, czy ten event się już skończył po prostu? Nie wiem, bo na razie mam teraz podsumowanie mojego skoku. Wszystkie zero. Dobra, czuję się oszukany trochę. Dobra, sprowadzam pojazd osobisty. Dobra, dawaj Bartek pojazd sprowadź z powrotem. Jedziemy. Ej, ale nie fair, kurczę. Chyba, że jak weźmiesz udział, to już nie możesz brać udziału w tamtym, nie? Mój pojazd dzieje się w pobliżu. No jak dzieje się w pobliżu? RPG is cringe actually. O,
No, musiał. No powiedziałeś, że twój pojazd jest w pobliżu, więc przyjechałem po ciebie. Już jest teraz tam. Mam cię w nosie. No dobra, proszę państwa, no plan jest taki, że na sesji publicznej spróbujemy wyścigów autami sportowymi, ale takimi bardziej jakby z ulicy. Zostaw mnie, co? No masz zakopnięcie mojego samochodu, gościu. Ale tak, to... tak się załatwia sprawy w Yellowstone. Dobra. No. To nie ja! Dobra, chodź stąd kawałek. Bo cię widzę, że już NPC-ty cię pchają tam. To jeszcze dobra, tam hotu. Lubię najbardziej. Dobra, hotu do mnie. Ustaw się ze mną na linii, Bartek. I robimy wyścig. No i troszkę do przodu bardziej. I będzie, że bardzo koszykuje. Dobra. I płacz wielki. Lista graczy, El Bartek. Dawaj. Dobra, no. Jedziemy. Jak cię startowałem teraz? No, normalnie, no jedziesz, no. Jest start i lecimy. A ty w ogóle masz tą linię? Co mam? Masz tą linię, gdzie trzeba jechać? No, a ty nie masz? Mam. No to... U mnie wystartowałeś troszeczkę wcześniej niż ja, nie? No bo ty nie wystartowałeś na goł. Startowałem właśnie na goł. No jak? Ty odliczałeś przy mnie goł i nie wiedziałeś, kiedy wystartować. No tak, chłopie. Byłem na goł. Dlatego tak właśnie byłem taki spóźniony jak zwykle. Ze strony byłeś. Dobra, a nie spóźniony, gościu. Gościu, ty chyba chcesz... O kurde, wszystkie samochody zaliczam. Dobrze. No jadę, Bartek, wiesz, niebezpieczną trasą. O kurde, policja jest. O kurde, co tu się dzieje, ty? To jakiś gracz chyba. Tak, o to chodzi, Bartek, o to chodzi. Potrąciłem. Kurde, potrąciłem policję. Dobra, wygrałem. Ale potrąciłeś policję. Tak, mam. Dobra, dawaj, Bartek, jedziemy dalej. To się nie kończy jeszcze. Nie ma czekania teraz. No gdzie ty jedziesz? No nie wiem. No chodź. No gdzie uciekasz? No od policji. No ale ty, wiesz, to jest twoja wina, no. Że od policji wina, uciekasz. Ja potrąciłem, tak? No tak, no twoja... Bartek, no tak, dokładnie, twoja wina, że potrąciłeś typa. Nie. To nie była moja wina, że on latał sobie po ulicy, gdzie nie, jaki tryb pasywny. Dobra. Gracze znikają z radaru. Oho. Dawaj, Bartek. Dobra, jestem gotowy. Ty już wystartowałeś, on A, dobra, tu jest dyskwalifikacja. Dobra, ale ja nie chcę trybu pasywnego. Jeszcze raz. Teraz jak mam wyjść, to... Trzeba faktycznie na gołu wystartować. Mogę jakoś go anulować? O, mogę. Dobra, nagły wyścig. Dawaj. No. Dawaj, gościu, jedziemy teraz. Na razie 1-0 dla mnie. Dokładnie. Jedziemy. Ty, Bartek, takie opóźnione tempo. Auto. No jest taka szansa, ale ja wjeżdżam w NPC-tów. A ja w ogóle jestem, wiesz jaki ja jestem na wyścigach dobrym graczem, nie? No ale widzisz, ja wjeżdżam w NPC-tów, to masz szansę. A ja w ludzi. Ja się nie ścigam. Wiesz, o złote gacie w tym momencie. Jak to nie? O, właśnie z kurumą się przetrąciłem. Oho. Opancerzoną. Nie traci goniła, czy nie? Nie no, za co, że sobie przejechałem obok niej? No wie, niektórzy gracze widzą pretekst do ścigania. No to prawda, no właśnie dlatego jedziemy ogólnie na sesji publicznej w tych wyścigach. Dobra, 1-1 dla Bartka. Tak bardzo ryzykujemy dla was, widzowie. Ustaw się obok mnie, graczu. O, ci mają czaszki na sobie. Idziemy ich zlikwidować? To jest NPC na motocyklu? No nie wiem, skąd masz wiedzieć. Może to gracz jest, ty. Czekaj, sprawdzę. Po co strzelasz do tych ludzi? Sprawdzałem. Ja się dziwię, że cię policja ściga. Tylko sprawdzałem, czy to gracz, czy nie. Dobra, gościu, tam nad refleksem do startowania poćwicz. Dobra, staruszku. Bartek, to w twoich ustach to źle brzmi, bo jesteś starszy po prostu. Ale... Więc mówiąc do mnie, staruszku, to bardziej do siebie mówisz w tym samym momencie. Jezus Mario! Marześ wyleciał? Ale idealnie patrz. Idealnie się znalazłem. Aha, to poleciałem głupio. Dobra, chodź. Ile można czekać na ciebie?
Dawaj, dawaj, dawaj. Sprawdził we mnie zeszły, a sam trafił. Co? Dawaj. Jesteś głupi? Jak na wyścigach. Jesteś głupi? A czemu za mną jedziesz? Bo tak GPS prowadzi. GPS źle prowadzi. Ja tam GPS. Przed chwilą dobrze prowadził. A, bo tu ludzie do klubu nocnego chyba przyszli, okej. Zastanawiałem się, co tu robią ludzie. Co ludzie, nikogo cię nie widzę. Dobra, Bartek, no 2-1 jest w tym momencie. Tak ja scenariusz zapowiadam. Teraz ty wyznacz trasę w takim razie i mnie zaproś. Jak to się to robi teraz? Pytanie. Musisz tak, wejść w escape'em na mapę, zaznaczyć gdzieś checkpoint, tylko nie jakoś giga daleko, gdzieś obok jakiegoś gracza, na przykład z czaszką. Tam możesz do góry raczej, nie na dół, nie w teren industrialny, proszę cię. Dobra, to na przykład tutaj, dwóch graczy będziemy mijać. No zaznacz i teraz wejdź M, na sam dół, nagły wyścig, zaproś wszystkich dookoła. Jak ja zaakceptuję, to wtedy ty dajesz dopiero... Tak, i czekaj, no ja zaakceptowałem, teraz dajesz start. Ale skomplikowane tu. W ogóle mamy... Znaczyłem w ogóle... Oho! O kurde! Ktoś z Batmanem mobilem przyjechał, co jest? O nie, on za tobą jedzie. Czemu za mną jedzie? Zostaw go. Dobrze. Zostaw mnie, ciulu. Zostaw mnie, ciulu. Nie, dobra. A nie, on... Nie dam się tak łatwo dla gościa w batmanowym wozie. Cały czas, ty. Chyba ty jakiś fan czy coś. Dobra, weź mnie, nie stresuj. Ej, no prowadzę, za go zobaczysz. Jest tu za tobą. To niech przez te drzewa przejedzie, jak jest tuż za mną. Ale wywrócił się. Gościu, jestem szybszy tym samochodem niż on, po prostu, batmanowozem z boostem. On po prostu nie potrafi latać batmanowozem, dlatego tak, a nie inaczej to wygląda. W sensie jeździć? Jumin, jeździć? Można i jeździć, i latać, szczerze powiedziawszy. Dobra, wygrałem, proszę państwa, kolejny nagły wyścig wygrany. Bo ja się skupiłem na batmanowozie, to się nie liczy. Chodź tę bombkę? Gościu, uczciwe wyścigi tylko. Chodź tutaj do mnie i wyznaczaj trasę kolejną lepiej. Gościu. Z 3-1, Bartek. Zostały ci dwa wyścigi do tego. Ja już mam remis. Jak moje auto wygląda? Ja już mam przynajmniej remis, Bartek. A jak moje auto wygląda? Zostały, wiesz, trzy moje wyścigi, trzy twoje wyścigi. To co, na industrialne? Nie na industrialne. Dawaj, dawaj. W takim razie teraz będzie trasa tam, gdzie zaczynaliśmy odcinek. O. Ty pamiętasz takie rzeczy? Wow, miałem szok, nie do wierzenia. Dobra, Bartek, czekam. No już. Dobra, startuj. Jak ty startujesz wyścig i dalej startujesz wolniej ode mnie? Tym samochodem. Nie wiem, ten samochód jest super. A żeś mnie przetrącił? Ty, jak się to ślizga teraz? Przez teraz ten deszcz. Teraz to jest... Teraz każdy ma równe szanse. No ja nie wiem, czy mam takie równe szanse. Ten mój pojazd to strasznie teraz jeździ, ty. Ty, ale on się ślizga, ja nie jestem w stanie w deszczu jeździć. Czyli mam remis. Nie. Chyba. Może tak być, to znaczy na razie będziesz miał 3-2 co najwyżej. Nie, no ja nawet nie wiem, gdzie my jedziemy teraz, dokładnie. O nie, samochód walnąłem. Ja pierdzielę, ty, ten samochód się kotłuje w miejscu. Ja nie jestem w stanie ruszyć z miejsca praktycznie. Dobrze, dobrze. W tym deszczu, co jest? To jest kozgonie. Dobra, Bartek, na 3-2. To później ci zostanie jeszcze wygrać ostatni, żeby był remis. Jeszcze mam dwa wyścigi wygrane. Jeden masz wygrany. Dwa. No teraz będziesz miał drugi dopiero. Właśnie. Ale ten deszcz ci, powiem ci, oddał. I to, że dostałem hita na start od ciebie. No, czyli wszystko zgodnie z planem. Dobra, dawaj. Oznaczaj trzecie miejsce, trzeci wyścig. O, dostałem nagrodę, mistrz nagły wyścig. Dobra. Ty nie jedź, tylko oznaczaj wyścig, gościu. Bo nam się czas skończy. Dobra. W dzisiejszym odcinku. No i tam trochę będzie wydłużony, trudno się mówić. Aha. No okej. Okay. No, no dobra. No Bartek zadecydował, widzowie. No. Nie ma na co. Zaakceptowałem. Chyba? Ty, nie mam no, tego ja wyścigu. A Hoga to łączy do nowego wyścigu teraz. Aha, dyskwalifikacja jest. Jeszcze raz, aha. Jeszcze raz dawaj. Co jest? Jakiś lag był chyba.
Tak, oczywiście. Lak. No tak sobie mówi. W ogóle nie miałem tego menu twojego wyścigu. Poczekaj chwilkę, ja ci powiem, jak mi się pojawi w ogóle. Najpierw zaproś. Dobra, nowy wyścig. Zrobiłeś, oznaczyłeś punkt? Tak, ale ta opcja jest dostępna podczas akcji. Jakiej akcji? Może ty jesteś jeszcze w wyścigu? Wszedłem z tego. A to nie jest teraz jakieś wydarzenie, przynajmniej na sesji publicznej? No nie, no co ty gadasz. Musisz ty wyjść z wyścigu prawdopodobnie. Wyszedłem wcześniej już. Ale to wyjdź jeszcze raz. Już nie mam nic. No to jeszcze raz zaznacz checkpoint na mapie. Bo ja zaraz zaznaczę. Zaznacz, nie zrobisz tego. Dawaj. Nie masz psychy tego zrobić. Dobra, zaznaczyłem. O kurde, jednak zrobił to. No i teraz mam 3, 2, 1. Go! U mnie się teraz dopiero pojawiło go! Ty, dalej dyskwalifikacja, co jest? Za szybko wystartowałem. Jeszcze raz dla Bartka. Po prostu ja wygrywam to i do tego. Dobra, tam się trzeba przeciąć z ludźmi. Dobra, czyli faktycznie na go trzeba. Ej, ale powiem ci, że jak na sesję publiczną, to nie jest wcale jakoś tej. Dołączyłeś? Tak. No, jeszcze nikt nas nie rozwala, to prawda, to jest spoko opcja. Akurat trafiliśmy chyba na bardzo spokojną sesję, jak na publika. No ale wiesz, no też patrzę na te poziomy ludzi czasem, nie? Mhm. Tutaj, no, był jeden gracz, który miał jakiś wyższy poziom chyba i to tyle, nie? W dalszym ciągu tam trafiliśmy. O dziwo. O dziwo, tak. Zobaczę na samych odcinkach, jak będą w ogóle poziomy tam trafimy. O dziwo, całkiem nieźle, no tylko... Wiesz, no trzeba mieć co robić na sesji publicznej, trzeba mieć co robić w GTA, które po prostu mi nie działa na przykład. Aha, wybuchłem! Tak, ktoś... O, ja też! Aha, no to remis. No to chyba, remis. No chyba tak, w tym wyścigu proszę państwa remis. No tak narzekałeś, że wiesz, że się nic nie dzieje na tym. No i dobrze, na sam koniec, dobrze, dobrze. Ty, czekaj, czekaj. Ale on mi bardzo nie rozwalił, nie? No właśnie, ja nie wiem co mnie rozwaliło. Czy ty do mnie strzelasz? Nie. Co do mnie strzela? No to tam nie pojęcia, ale ja sobie uciekam. Coś z jakiegoś... Ej, tak! Jakiegoś minigana mnie strzela w gościu. Coś z jakiejś góry do mnie w ogóle strzela, mam wrażenie. Ała, ała, dostaję. Ale ja nie wiem skąd, jakbym z bardzo daleka w ogóle dostawał, ale takie wiesz... To by jakiś model? Małe strzały. Ej Bartek, ja cię nie chcę nic mówić. Ale wyścig nadal trwa. Snajperki dostałem. Bartek, wyścig nadal trwa. Mam to pobiegnąć, czy o co chodzi? No tak, pobiedz. Pobiegnę, dobra, to biegnę. Bartek! Chyba, że... Wygrałem. Kurde, już chciałem motocykl kraść. Także podjechać, proszę państwa, tam. No cóż. Udało mi się chyba wygrać, mistrz nagłych wyścigów. A ten chłop deathmatch z nim odpalił, ty. Ale to ciekawe, gdzie on w ogóle był, ten ziutek. Nie wiem, ale zostałem od niego za snajperem nagle. No ja nie wiem, no ja wybuchłem, więc... Ja nie wiem, chyba, że to ta jakaś snajperka specjalna. Czekaj, poszukajmy go. Nie do mnie, no i po co... Ty Bartek jesteś, no nie wiem, 2 IQ chyba, no... Zalowałeś we mnie. Jakie w ciebie? No przecież mówisz, że chcesz szukać tego gościa. Chcesz znaleźć dobrze. Tego gościa, Bartku. No dobrze, dobrze, raz to jest... Jestem obok ciebie, wiesz o tym, że jestem obok ciebie. Ty byś strzelał to tak samo, wiesz, jak strzelał w PUBG-u do swoich sojuszników. Bez kitu. Istnieje taka szansa. W ten sam sposób. Mam uważaj, samochód. Uważaj, to ja, Bartek, to ja, uważaj. To jest aktualnie. Już nie ma. Także tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze przygody niedzielnego grania. Pozdro. Nie optymistyczny, podobało mi się.